To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że powstawanie filmu jest procesem i to właśnie oznacza, że na samym początku właściwie razem z tym filmem wyruszamy w jakąś podróż, która trwa w czasie. W tym czasie zmieniają się nasze koncepcje, zmieniamy się my, zmieniają się okoliczności i musimy potrafić reagować na ten na te wszystkie dane, co jest niezwykle trudne oczywiście, bo mamy do przeprowadzenia jakiś zamysł i te wszystkie nowe dane powodują, że czasem potrafimy je ogarnąć, czasem nie potrafimy ich ogarnąć, ale tak naprawdę musimy je cały czas przetwarzać kreatywnie, nie możemy się zamykać na to wszystko, jak gdyby ta otwartość jest niezwykle konieczna. Natomiast otwartość też do pewnego stopnia, to znaczy dlatego ten etap takiego pierwotnego określenia sobie, co jest naszym treatmentem, co jest naszym scenariuszem, jest tak ważny, bo zakreślamy ramy, jakby taki kierunek, w którym podążamy. Więc ta gotowość do zmian na każdym etapie jest nam niezwykle potrzebna, ale również gotowość do konfrontowania się twórcy z samym sobą, ze swoimi pomysłami, ze współpracownikami, z bohaterami, z aktorami, a na sam koniec z publicznością. Gdyby tworzenie filmów jest tak złożone właśnie z tego względu, że te wszystkie czynniki gdzieś się ze sobą spotykają i trzeba być jakiegoś swojego rodzaju surferem i mieć taką potrzebę właśnie do właśnie tej kreatywności, konfrontowania się i tą taką gotowość na otwarcie, żeby się poważyć jakby na tworzenie takiego filmu. Natomiast wydaje mi się też, że jest to, jeśli chodzi o szkołę, jest to też coś niezwykle wychowawczego, chociaż jak sądzę, niezwykle trudnego do przeprowadzenia w warunkach takiej szkoły, z którą Państwo macie do czynienia, bo ja się z tym zderzyłam właśnie w zeszłym roku. Weszłam do szkoły po bardzo długim niebycie tam, bo ostatnio tam byłam w liceum, więc kiedy się tam znalazłam, to było to bardzo dziwne przeżycie, ale dość szybko przypomniało mi się, że to jest taka instytucja, która jest niezwykle mocno jakby ustrukturalizowana i mam takie wrażenie, że jeszcze mocniej niż w czasie, kiedy ja byłam licealistką. Że to ten sposób rozwiązywania problemów przez uczniów jest takim bardzo zadaniowym procesem, to znaczy oni są bardzo przyzwyczajeni do tego, że oni dostają jakieś krótkie zadanie, które muszą rozwiązać i to rozwiązanie jest no najlepiej jedno. I właśnie ich zderzenie z takim procesem tworzenia filmu, gdzie właśnie nie ma jednej odpowiedzi, gdzie różne są odpowiedzi możliwe, gdzie tak naprawdę bardzo często błądzimy i szukamy i z tego dopiero coś się wypluwa. I bycie w tym dyskomforcie, że nie wiemy, jest bardzo często dla nich niezwykle trudne. W ogóle to obudzenie samodzielności w uczniach też dla mnie okazało się jakimś takim wyzwaniem. I właściwie to jest coś, z czym się cały czas mierzę. To znaczy dla jednych jest to coś niezwykle naturalnego i bardzo to wzięli natychmiast i bardzo się ucieszyli, że mogą coś robić bardzo samodzielnie, a dla innych oni są tak nieprzyzwyczajeni do tego, że mogą coś zrobić po prostu po swojemu i że jest to niezwykłe wyzwanie i ciągle ode mnie teraz na przykład, kiedy właśnie tworzymy ten film koronawirusowy, ja ich proszę, żeby robili wywiady na przykład z bliskimi członkami rodziny i najpierw chciałam im pomóc, więc stworzyłam takich 5 pytań, które mogli swoim bohaterom zadawać, ale teraz jesteśmy już po 1,5 miesiąca współpracy i prosiłam, żeby sami sobie zrobili te wywiady. I to dla wielu jest bardzo dużym wyzwaniem, bo oni po pierwsze jakby nie umieją otworzyć się na swoich rodziców, co jest być może też przynależne do wieku, i z nimi rozmawiać. To rozumiem, bo oni mają po 16 lat, więc te sytuacje są bardzo różne. Ale też jakby nie potrafią określić, co ich ciekawi. Więc myślę, że film jest tutaj bardzo ciekawym narzędziem do pracy wychowawczej. No bo oczywiście uczy samodzielnego myślenia, może otwierać na świat, ale też może uczyć współpracy w grupie, no bo co jest oczywiste,
dzielimy rolę w ekipie filmowym, no to musimy się nauczyć komunikować, musimy się nauczyć ze sobą współpracować i wydaje mi się, że jest to coś, co jest nam niezwykle potrzebne w dzisiejszych czasach i chyba deficytowe.